Witam Państwa, Michał Malicki, AgriPolska. Spotykamy się w ten przedświąteczny dzień na plantacji truskawek i chciałbym podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami i tym, że może jeszcze nie warto spisywać tych plantacji na straty. Myślę, że jakoś uda nam się w tym sezonie zebrać owoce i sprzedać je, jeżeli nie na rynku świeżym, to chociażby do przemysłu, który na pewno tych owoców będzie potrzebował. A sytuacja na wielu plantacjach jest nieciekawa. Mieliśmy noce z mrozami, z przymrozkami. W tym momencie jest susza, rośliny są ciągle zestresowane, więc jak najszybciej należy podjąć pewne kroki, które będą dążyły do ich odżywienia, odbudowania, pobudzenia regeneracji, a również z tym ociepleniem pobudziły się i choroby, i szkodniki, także tych zadań na plantacjach jest naprawdę sporo. Po pierwsze, musimy się skupić na odpowiednim odżywieniu tych roślin. Tam, gdzie mamy możliwość podawania nawozów wraz z wodą przez fertygację, myślę, że to jest najwyższy moment, żeby rozpocząć właśnie takie nawożenie. Jako taki moment, jako produkt startowy, ja bym polecał produkty fosforynowe, takie jak na przykład MaxiFos w dawce 5-7 litrów na hektar. Tutaj mamy nie tylko odżywienie, ale podajemy również fosforyny, które będą produktami takimi, które osłaniają nam system korzeniowy, pobudzają jego regenerację, ale też budują odporność przeciwko chorobom odglebowym, takim jakim jest m.in. fytoftora, która na tych uszkodzonych roślinach na pewno będzie odgrywała dużą rolę w tym sezonie i będzie się pojawiała na plantacjach. Jeżeli zostanie wykonany zabieg takim właśnie produktem fosforynowym, w kolejnym nawożeniu, w kolejnej fertygacji również podajemy produkty, ale już nawóz wieloskładnikowy o podwyższonej zawartości fosforu. Ten fosfor wiosną jest niezmiernie ważny do tego, żeby pobudzić korzenie do rozwoju, żeby one szybko zaczęły pracować, żeby zaczęły pompować nam w liście. Jeżeli nie mamy możliwości stosowania fertygacji, tutaj na pewno na plantacje powinny powoli wjeżdżać deszczownie, tak żeby podawać tą wodę z góry, a wykorzystajmy ten moment deszczowania do zastosowania nawozów posypowych. Pamiętajmy, że jeszcze jest ciut za wcześnie na podawanie jakichś dużych dawek azotu. Na saletrę wapniową poczekamy do momentu, kiedy pojawią się pierwsze pędy kwiatostanowe. W tym momencie nie możemy przekroczyć dawki 25-30 kg azotu na takich standardowych odmianach jak marmolada czy Granda Rosa, uwzględniając to, co zostało podane już wcześniej w ewentualnych nawozach, które były stosowane jeszcze gdzieś w marcu. W tym momencie ja polecam kompleksowe nawozy wieloskładnikowe, oczywiście bezchlorkowe, ale w niewielkich ilościach, tak żeby właśnie nie przekraczać tej dawki tych 25-30 kg azotu. A jeżeli podamy to przed deszczowaniem, na pewno one się rozpuszczą i będą dostępne dla roślin. Tak jak mówiłem, na wstępie mieliśmy uszkodzenia spowodowane przez mrozy, w tym momencie dodatkowo ta susza i należałoby się skupić na jakiejś regeneracji. Pamiętajmy też, że w najbliższych dniach i tygodniach również możemy się spodziewać różnego rodzaju anomalii pogodowych, przymrozków, mrozów. Tam, gdzie plantacje były okryte, czy to folią, czy to agrotkaniną na czas chłodów, są te rośliny w doskonałej kondycji. Tutaj, w tym miejscu, plantacja nie była ukrywana i widać te uszkodzenia. Na pewno powinniśmy wraz z najbliższymi zabiegami ochrony podać produkty, które pozwolą łatwo odżywić tą roślinę. Myślę tutaj o produktach aminokwasowych, takich jak na przykład folik Aminowigor. Na pewno nie ilości takie duże, 3-4 litry, bardziej 1,5 do 2 litrów, tak żeby delikatnie stymulować tę roślinę i jeszcze nie podnosić tak tej wegetacji. Niech ona sobie spokojnie rośnie, niech ma czas na zagenerowanie uszkodzeń. A biorąc pod uwagę to, że mogą wystąpić dalsze chłody, myślę, że produkty krzemowe, takie jak City Go, będą dobrym rozwiązaniem, bo ten krzem wzmocni nam tkankę roślinną, wzmocni liście, wzmocni komórki roślinne. One będą zamarzały w nieco niższej temperaturze, dzięki czemu może to obniżenie progu krystalizacji o stopień, o pół stopnia uchroni nas przed stratami. Co dalej? Mówiłem, że budzą się pierwsze szkodniki. Mam na myśli tutaj oczywiście przędziorka chmielowca. Gdzieś te samice już wychodzą. Gleba robi się coraz cieplejsza, jest tych samic coraz więcej, powoli zaczynają składać jaja, ale to jeszcze nie jest moment na typową ochronę chemiczną. Myślę, że produkty siarkowe w tym momencie sprawdzą się jak najbardziej. One troszeczkę opóźnią ten rozwój przędziorka chmielowca, a dodatkowo przysłużą się w profilaktyce mączniaka. Tego mączniaka po tak słabej zimie na pewno będziemy mieli dość sporo. Dodatkowo warto w najbliższych dniach będzie wykonać zabieg czyszczący.
powiemy, że pod tymi suchymi liśćmi gdzieś ukryły nam się choroby, które przez cały okres tej ciepłej zimy rozwijały się, czy to szara pleśń, czy antraknoza, to gdzieś tam jest i myślę, że w najbliższych dniach ten zabieg Topsinem, czy też Yamato będzie skuteczny jako to wejście w sezon ochrony chemicznej preparatem, który wyczyści nam wszystko. Produkty miedziowe już zostały zastosowane, jeżeli nie, to ewentualnie można jeszcze się pokusić w tej fazie wzrostu o zabieg produktem miedziowym, który też będzie chronił nam przeciwko chorobom bakteryjnym, ale także grzybowym. Wiele plantacji w Polsce jest uprawianych na podwyższonych zagonach, ale jednak dużą część wciąż stanowią plantacje uprawiane w gruncie otwartym i tutaj mamy do czynienia z różnego rodzaju zachwaszczeniem. Normalnie w sezonie takim przymrozkowym z uszkodzeniami nie polecałbym stosowania jakichkolwiek herbicydów z racji na uszkodzenia i to, że podawanie środków zwalczających chwasty, nawet tych najbardziej selektywnych, i tak gdzieś ogranicza wzrost roślin, szczególnie takich uszkodzonych. Ale biorąc pod uwagę to, że nie mamy dostępu do siły roboczej, nie mamy pracowników najemnych, nie wszystko możemy zrobić mechanicznie, konieczne jest to pielenie ręczne. Mimo wszystko warto się pokusić chyba o zastosowanie herbicydów, żeby te plantacje nasze jakoś wyglądały. Niech one może troszeczkę przecierpią, ale niech będą niezarośnięte chwastami. Pamiętajmy, że po stosowaniu herbicydów, nawet tych selektywnych, nawet tych na chwasty jednoliścienne, warto później podać jakiś produkt odżywiający, na przykład aminokwas, który pobudzi tą roślinę do ponownego wzrostu po takiej aplikacji. Mamy i chwasty jednoliścienne, mamy i chwasty dwuliścienne. Nie mieszajmy w jednym zabiegu produktów zwalczających te dwie grupy chwastów, właśnie z racji na te uszkodzenia i słabą kondycję roślin. Podajmy jednego dnia produkt na chwasty dwuliścienne, takie jak na przykład Saherb. Odczekajmy 3-4-5 dni, podajmy graminicyd, podajmy go z dobrym adiuwantem. Ja polecam jako adiuwant do zwalczania chwastów jednoliścienych produkt taki, jakim jest Drill. Jest to adiuwant, który polecany jest głównie do stosowania z herbicydami doglebowymi, ale zawiera w sobie kwasy tłuszczowe, które pomagają utrzymać ciecz roboczą na tym pionowym liściu i pomagają przejść jej przez warstwy woskowe. Także dajemy produkt na chwasty dwuliścienne, czekamy kilka dni, dajemy coś na jednoliścienne i później aplikujemy na przykład drugą dawkę produktu takim, jakim jest Saher. Znowu mamy okres przejścia między jednym a drugim preparatem. Taki system działania pozwoli nam troszeczkę delikatniej oddziaływać na rośliny, a zwalczać chwasty możliwie jak najskuteczniej. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie plantacje w Polsce wyglądają tak jak te. Mamy dużo plantacji, które są czy to w tunelach, czy pod różnego rodzaju osłonami i tam ta wegetacja wygląda troszeczkę inaczej. Albo jesteśmy przed kwitnieniem, a w tunelach te rośliny już kwitną i tam musimy podejść do ochrony troszeczkę inaczej. Na pewno na takich plantacjach, które są osłonięte, będziemy mieli w tym sezonie dużą presję szkodników, z racji tego, że nie wymarzły one zimą, a przy takim osłonięciu miały one czas na długi rozwój przy wyższych temperaturach. Dużym problemem w minionym sezonie był przędziolek i roztocz i on w tym momencie już zaczyna swoją aktywność na takich plantacjach. Ja bym chciał Państwu w tym sezonie zarekomendować może takie rozwiązanie łączące w sobie dwa produkty. Czyli tuż przed kwitnieniem do zwalczania przędziolka chmielowca użyjmy abamektyny w postaci chociażby produktu kosamektyn. Pamiętajmy jednak, że abamektyna dość łatwo rozkłada się podczas promieniowania ultrafioletowego. Jest też produktem dość krótko działającym. By wspomóc jego działanie, ja polecam dodanie dobrego adiuwantu, takim jakim może być designer, który wręcz przyklei tą substancję aktywną do liścia, tak żeby ona mogła zadziałać troszeczkę wgłębnie. Zwalczy nam ta abamektyna formy ruchome, czy to przędziorka, czy to roztocza, ale dostaną nam jeszcze jaja i okres kwitnienia, w którym nie będziemy stosowali innych preparatów chemicznych. Dobrym rozwiązaniem w tym sezonie będzie produkt takim, jakim jest Movento, który możemy stosować również pod osłonami i podany przed kwitnieniem będzie nam hamował rozwój roztocza, ale także wielu innych szkodników przez ten długi okres kwitnienia. Dodatkowo czas tuż przed kwitnieniem to moment na podawanie nawozów, które będą stymulowały rozwój kwiatów, będą również stymulowały procesy zapylenia, zapłodnienia. Tuż przed kwitnieniem na pewno nawozy borowe, a tam, gdzie już otwierają się kwiaty, produkty algowe, takie jak folik Ascovigor, gdzie dajemy bezpośrednio na kwiat substancje stymulujące, a szczególnie jest to ważne, kiedy mamy
plantacje osłonięte. Tamtych owadów zapylających jest nieco mniej i powinniśmy zachęcać je do odwiedzania kwiatów. W produktach algowych, takich jak właśnie Ascovigor, zawarty jest jod, który będzie zachęcał owady do odwiedzania kwiatów jak najczęstszego. One tego pierwiastka szukają, bo jest go w naturze mało, a jest potrzebny im do rozwoju. Dodatkowo tam, gdzie powiedzmy mamy obiekty takie jak tunel, mamy już czas kwitnienia. Myślę, że w momencie, kiedy przekwitają pierwsze kwiaty, musimy już wchodzić z nawożeniem wapniowym, dokarmianiem wapniowym, produktami bezpiecznymi, takimi jak na przykład Mobical bądź Folic Amical, gdzie mamy wapń, a także aminokwasy roślinne. W tunelach to kwitnienie, jak Państwo zobaczycie na zdjęciach, na urywkach, jest już w pełni i tam pełna ochrona chemiczna, ponieważ te owoce muszą być jak najlepszej jakości. I myślę, że na dzisiaj to tyle. Będziemy się na pewno spotykali jeszcze w najbliższych dniach, tygodniach na plantacjach, rozpatrując różnego rodzaju przypadki tego, co się dzieje. A na ten czas świąt chciałbym Państwu życzyć dużo spokoju i co najważniejsze, zdrowia w nadchodzących dniach.